Samolot był w powietrzu zaledwie 25 sekund, gdy uwagę pilotów zwróciły dziwne hałasy i podejrzane wibracje. Próbowali kilkukrotnie nad tym zapanować, ale bezskutecznie. Silniki dalej szwankowały. Zaledwie minutę później, gdy samolot osiągnął pułap nieco ponad 900 metrów, oba przestały działać. Najpierw prawy, a dwie sekundy później lewy. Piloci postanowili zawrócić na lotnisko, które przed chwilą opuścili. W międzyczasie starali się ponownie uruchomić silniki, ale również bezskutecznie. Podjęli decyzję, żeby obniżyć samolot, by później wyrównać go w poziomie. W ten sposób mogliby zyskać cenną prędkość. Wkrótce jednak zrozumieli, że nie dolecą na lotnisko na czas. Czyżby samolot miał się rozbić? Wtedy właśnie miał miejsce cud w Gottrorze. Poprzedni poranek zaczął się jak każdy inny, czyli od regularnych procedur przedlotowych. Pogoda była względnie dobra. Członkami załogi byli doświadczeni piloci, 44-letni duński kapitan z wylatanymi 8000 godzin oraz 34-letni pierwszy oficer ze Szwecji z 3000 godzin. Czy coś mogłoby pójść nie tak? Sam samolot był niemal nowiutki. McDonnell Douglas MD-81, pieszczotliwie zwany Dana Viking. Swój dziewiczy lot odbył 16 marca 1991 roku. Na stan tamtego pamiętnego dnia był w użyciu od niemal 9 miesięcy. Na pokładzie było 122 pasażerów oraz 7 członków załogi. Lot 751 skandynawskich linii lotniczych miał polecieć ze Sztokholmu do Warszawy. Trasa przewidywała również przystanek w Kopenhadze. Samolot wyleciał ze Sztokholmu zgodnie z planem, czyli o 8:47 czasu lokalnego. Już wtedy los tych ludzi był przypieczętowany. Wszystko przez niefortunną serię zdarzeń, które zaczęły się na noc przed wylotem. Na sztokholmskim lotnisku wylądował samolot z Zurychu. Była 22:09. Maszyna spędziła noc na zewnątrz. Było bardzo zimno. Temperatura spadła do 1 stopnia Celsjusza. Co gorsza, niemal 3000 litrów paliwa schłodziło się w trakcie lotu i wciąż pozostawało w bakach zlokalizowanych w skrzydłach maszyny. Paliwo było takie zimne, ponieważ samolot leciał na wysokości przelotowej, gdzie temperatura wahała się od minus 52 do minus 62 stopni Celsjusza. Lot z Zurychu trwał godzinę 40 minut. Tuż po północy jeden z techników poszedł sprawdzić stan samolotu. Musiał oczyścić koła z błota pośniegowego, inaczej nie mógłby ich zbadać. Około 2 nad ranem, gdy kończył pracę, zauważył na górnej części skrzydeł warstwę lodu. Rankiem sytuacja zrobiła się znacznie poważniejsza. Na górnych częściach skrzydeł utworzyła się warstwa przezroczystego, niemal niewidocznego lodu. Samolot musiał opuścić bramkę o około 8:30. Na godzinę przed wylotem mechanik odpowiedzialny za samolot zauważył na dolnych częściach skrzydeł warstwę lodu. Postanowił więc sprawdzić, czy na górnych partiach również go nie ma. Wszedł na drabinę i oparł się kolanem o samolot. Pochylił się do przodu, by dotknąć przedniej części skrzydła. Nie było jednak żadnego lodu, tylko odrobina błota pośniegowego. Mechanik chciał mieć pewność, że z wlotem jednego z silników wszystko było w porządku. Nie zauważył niczego niepokojącego. Wkrótce potem personel lotniska zużył ponad 1000 litrów płynu odladzającego, by usunąć lód z maszyny. Po rozmowie z kapitanem mechanik polecił ekipie zająć się również dolnymi częściami skrzydeł. W końcu widział tam nieco lodu. Ale nikt nie pomyślał, żeby na wszelki wypadek sprawdzić też górne partie. Po zakończonej procedurze mechanik zdał raport kapitanowi. Skończyliśmy, było trochę śniegu tu i tam, ale teraz wszystko jest w porządku. Kapitan podziękował mechanikowi i kontynuował przygotowania do lotu. Samolot wjechał na pas startowy. Silniki oraz system odladzający były uruchomione, ale nie pokazały żadnych zakłóceń. Choć później kilku pasażerów twierdziło, że w trakcie lotu widziało zsuwający się z górnych części skrzydeł lód. Mimo to samolot oderwał się od ziemi i rozpoczął lot do Sztokholmu zgodnie z planem. Jednak wkrótce po starcie po obu stronach maszyny oderwało się kilka przeoczonych fragmentów lodu, które na pełnej prędkości wpadły w łopatki silników bliżej ogona, doszczętnie je niszcząc. Zapoczątkowało to serię awarii. Reszta to historia. W międzyczasie siedzący na pokładzie samolotu kapitan Per Holmberg, który nie był wtedy na służbie, zauważył coś niepokojącego. Najpierw zawiadomił stewardessę z tyłu pokładu, że prawy silnik zbyt mocno pracował. Ta próbowała skontaktować się z pilotami, ale na próżno.
Następnie kapitan w cywilu pospieszył do kokpitu i spytał, czy może pomóc pilotom. Pierwszy oficer wręczył mu podręcznik awaryjnego postępowania, a kapitan polecił włączyć generator pomocniczy, małą turbinę gazową znajdującą się w wagonie samolotu. Porada i pomoc Holmberga była nieoceniona, ale czy to wystarczyło, by uratować samolot i wszystkich ludzi? Gdy maszyna wynurzyła się z chmur na wysokości 270 metrów, piloci zrozumieli, że nie zdołają zawrócić na lotnisko. Awaryjne lądowanie było nieuniknione. Kapitan w cywilu przekazał rozkaz załodze lotu, a ta zaczęła przygotowywać pasażerów do nagłego lądowania. Na północ od samolotu znajdowało się duże pole, ale kapitan wyliczył, że nie dolecą do niego na czas. Wybrał więc znacznie mniejsze miejsce na zalesionym obszarze, niedaleko szwedzkiej wioski Gotrora pod miejscowością Uppland. Samolot był zaledwie 420 metrów nad ziemią, gdy kapitan wspomagający zaczął otwierać koła. Na wysokości 50 metrów przekazał sztokholmskiej wieży kontroli lotów: zaraz się rozbijemy. 7 sekund później, w wyniku zderzenia z drzewami, od samolotu oderwała się ogromna część prawego skrzydła. W tamtym momencie koła były gotowe do lądowania, a prędkość spadła do 224 km na godzinę. Chwilę później ogon samolotu uderzył w ziemię i się odłamał. Maszyna wciąż sunęła po gruncie z ogromną prędkością. Z kołami zostawiającymi głębokie ślady w polu przebyła jeszcze 110 metrów. W pewnym momencie samolot stracił główne i przednie koła. Kadłub złamał się na trzy części. Jakimś cudem nie wybuchł pożar. Patrząc na zdjęcia z miejsca katastrofy, samolot rozerwany na kawałki, a jego części porozrzucane po polu, aż trudno uwierzyć, że wszyscy przeżyli. Wydawało się, że nastąpił jakiś cud. Ale było to możliwe dzięki szybkiej reakcji załogi i precyzyjnym instrukcjom, jakie przekazywała pasażerom. Stewardzi nie spanikowali i polecili wszystkim, by przygotowali się do nagłego lądowania celem uniknięcia ofiar śmiertelnych. Co zaskakuje najbardziej, niemal wszyscy pasażerowie, za wyjątkiem czterech, opuścili samolot o własnych siłach. Nic dziwnego, że wypadek ten później nazwano cudem. Samolot niestety nie miał tyle szczęścia. 9-miesięczna maszyna była uszkodzona do takiego stopnia, że od razu spisano ją na straty. Wszyscy chwalili załogę. Akcja lądowania przebiegła bardzo sprawnie, szczególnie w tak szybko rozwijającej się i niebezpiecznej sytuacji. Sam kapitan przyznał, że niewielu pilotów było zmuszonych do przetestowania nabytych podczas szkolenia umiejętności, a przynajmniej nie w takim stopniu. Powiedział, że był dumny z załogi i z ulgą przyjął wiadomość, że wszyscy przeżyli, ale nigdy więcej nie siadł za sterami samolotu komercyjnego.